Zawody potrwają 3 dni i będą ważnym etapem przygotowań do nowego sezonu. Turniej otrzyma mocną, ekstraklasową obsadę. W czasie zawodów odbędzie się oficjalna prezentacja zespołu Hydrotraku. Natomiast w ostatni weekend sierpnia Radomianie rozegrają pierwszy sparring. Nie wiadomo jednak jeszcze z kim i gdzie. Koszykarze Hydrotraku rozpoczęli już przygotowania do nowego sezonu, ale na razie zespół trenera Roberta Witki ćwiczy w niepełnym składzie. Zawodnicy zagraniczni rozpoczną zajęcia w późniejszym terminie. Kadra jest już gotowa i raczej nie ma się co spodziewać kolejnego transferu. Sezon Energa Basket Ligi rozpocznie się w ostatni wrześniowy weekend. W poprzednich rozgrywkach radomska drużyna walczyła o utrzymanie. Zespół przechodził zmiany organizacyjne i pozostanie w ekstraklasie było już dużym sukcesem. W nowym sezonie Hydrotrak zamierza walczyć o miejsce w rundzie play-off.